Rosjanie zaczęli dokręcać śrubę i sytuacja stawała się poważna. Udaliśmy się na północ, na spotkanie z Aguayerem, żeby wynieść się stamtąd. Prawie się udało. Nie wygląda poważnie, co? Tak to już jest. Pamiętaj, że Troja upadła przez kobietę. Okej, w porządku. Troja! Iliada! Kapitalna książka! Ważne, że to mamy. Jak najszybciej musi trafić do Aguayera. Tak. Coś mi ten gość nie pasuje. Znalazłeś coś na niego w tej swojej konsolecie? To szpieg! Nic nie trzyma się kupy! Posadzę to cholerstwo! Daj spokój, brachu! Nie czas na bohaterstwo! I stary! Daj on! Dam radę! Hej, witajcie ludzie, z tej strony oczywiście Warzenrux, a to jest 10 odcinek z naszej serii Let's Play Battlefield Bad Company 2. Misja nie zostawiamy nikogo, no raczej tak. No nigdy nie można zostawiać, jak wiecie, nikogo. Co ja w ogóle mam do powiedzenia wam? 10 misja, jeszcze dwie misje tylko przed nami. Jak widzieliście, no... mały zwrot akcji, ta nasza cała, nie wiem co to jest, jakaś kapsułka czy coś, coś w tym deseń wypadła, więc my teoretycznie, no jesteśmy chyba sami teraz, tak? Czy ktoś tu z nami jest? No raczej wątpię, żeby ktoś był, ale mamy skrzynię z wyposażeniem. Bierzemy teoretycznie to oraz bym sobie wziął to, nie mogę to czekajcie, podstawowa bronia to jest, broń to jest to, tak? Co jest moją podstawową bronią? Ja bym na podstawową broń sobie wybrał to. Nie, to, a to, czekajcie. O, tak, tak to będzie, o, właśnie tak. Tak to by wyglądało, ta broń jest bardzo fajna, bardzo mi się ona podoba. Chyba zostaliśmy tylko my dwaj. No to do roboty. No to co, będą... Będziemy strzelać, tak? Tylko skąd? Gdzie oni są? Troszeczkę powiem... Ciulowa ta snajperka jest. Już tak jak wam mówiłem, będę swoją taktyką. Dobra, inaczej sobie z tym poradzimy. Dobra, heada dostał. O, fajna snajperka, teoretycznie. Dobra, czekajcie, bo ja mam taką broń też. Nie będę sobie, wiecie, nie będę sobie jaj robił i nie muszę oczywiście założyć, że ze snajperką chodzić, nie? Tak jak mówiłem, misja nie zostawiamy nikogo. Dobra, gościu raczej z RPG-iem dostał headshota i to raczej zakończy jego żywot. Tego też. No kurczę, no raczej. Kurczę, nie dostał, ciężko. O Jezus Maria. Dobra, postaram się ich rozwalić ze zwykłej broni. RPG. Musimy RPG-a teoretycznie... Jezus Maria, skąd oni walą? O Jezus Maria. Czekajcie, bo... Jak skądś dostaje? Nie wiem skąd kompletnie dostaje. O Jezus Maria. Skąd? To powinno trochę zamętu zrobić, o kurcze. No nie gadajcie, że ja już padam, że ja już padnę w tej chwili. Indys minut. Dobra, ta broń jest fajna ogólnie. Z niej postaram się... O Jezus Maria. Tak jest, piękna broń, naprawdę. Podoba mi się ta broń, nie wiem czemu. To jest coś a la Vector i mi się bardzo... Co? Gdzie? Do którego ty domu lecisz? A do tamtego, też do niego lecę.
Zaraz się ogarnie, mordo. Zaraz się ogarnie. Gdzie ci snajperzy są? Jezus Maria, kto to tak wali? Dobra. No nie, no to jest niemożliwe. Ja pierdziele, patrzcie co tu się dzieje. My zaraz padniemy przecież. Skąd? Dobra. Jak snajperzy, to ich zaraz stąd wyteguję. Gdzie oni są? Kurczę, w tym domu się nie da przejść, nie da się siedzieć. Gdzie ci snajperzy są? On mówi, że gdzieś na drzewach, ta? Ja nie widzę tu żadnych snajperów. Tam jest gościu. Nie trafiłem w niego, jak to możliwe? Dobra, raczej już dostał. Dobra, kolejny leży. Mówię, mi tylko dać snajperkę, to szybko się pozbędę zagrożenia. To już, czy nie już? Dobra. Kolejni. Dobra, kolejny. Ja sobie będę swoją taktyką chodził. No i zaraz pozbędę się raczej reszty, nie? Oj, nie dostał, kurczę, no, zwinny gościu. Nie dostał, dobra, to go z wektora potraktuję. Znaczy, to nie jest wektor, ale... ale coś wektoropodobne. No kurczę, gościu, ty najlepszym snajperem rozmawiasz. Jeszcze coś? Co to jest? What? Czekajcie, to ja muszę teoretycznie znaleźć jakiś, kurczę, jakiś punkt wyjścia, no. Bo skąd ja RPGa wezmę, halo? Jasny gwint. Stary mój tekścik mi się aż przypomniał. Postaram się może tutaj, jest RPG. Tutaj jest RPG. Tylko nie mogą oni mnie oczywiście rozwalić, bo... no to by było troszeczkę litne, jakbym... o Jezus Maria, ale dostałem. Jeszcze nie mam w ogóle nic kompletnie. Żadnej broni. Tam jest gościu. On już dostał. Dobra. Chyba już raczej powinien paść czołg. No jestem tak ostrzeliwany przez ten czołg, że... chyba już powinien paść. No ja go niestety nie widzę, kurczę. Kurka wodna, no. Come on, panowie. Dobra, gdzieś tam jest ten czołg. Tak mam, kurczę? No, no nie mam pojęcia, gdzie on jest, no bez kitu, nie? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten czołg jest. Dobra, jest tam. Jeszcze, no... jakim cudem on nie ginie? Halo, panie czołg. Dobra, fajnie. Teraz powinien dostać. Tak jest, raczej już... o jest! Odeprzyj kontratak wroga, zadanie wykonane. Lecimy po jakąś broń ogólnie, bo ono może być lipa, totalna lipa może być, więc sobie zabierzemy teoretycznie to. To jest spoko, jest git, to mi się podoba. No i gitara. Zobaczmy, gdzie poży pola z ten oddział. No, lecimy, mordeczko. Jezu, to moje skrzypiące krzesło mnie denerwuje naprawdę. No, misja przyjemna, brawo, póki co. Czy mnie słyszysz? Sierżancie? Tu Sweetwater! Mam Marlowa, nic tam nie jest! Mam Marlowa. No, słyszę, no kurczę, jak to nie. Jasna cholera, dlaczego jak przyjdzie co do czego, oddział zawsze się rozsypuje? Flynn ma rację, powiem, no. To nieźle. Fajny jest ten lektor. Mój ulubiony, moja ulubiona postać z Bad Company, naprawdę. Ten ziomuś to... kozak jest ogólnie. Tutaj coś jest? Nie widzę za bardzo, jest jakiś typoś. Tylko gdzie on jest? On tu jest, ta? Ta. Dwóch typiarzy już poszło spać ogólnie. Już raczej się z nimi nic nie stanie. Chyba, że jeszcze 20 innych wyskoczy zaraz, no to jest troszeczkę lipę będziemy mieli. O, gościu ze snajperką oczywiście. Tutaj też pewnie mógł ktoś być, ale nie ma niestety. O, fajnie, tutaj takie auto rozwalone. Tutaj coś mi się zdaje, że gdzieś tu nasi będą. No tutaj to miejsce wygląda
Powiem wam tak, w starych, nie wiem, jakichś filmach westernowych, na przykład tak jak w Call of Juarez Gunslingerze, którego pewnie zobaczycie za niedługo na kanale, jest właśnie taki wąwóz i z każdej strony do nas walą i to na to wygląda. Tylko, że póki co... Macie pojemnik? Mamy, ale nasz pilot został pojmany, a bez niego nigdzie się nie ruszamy. Brawo 2, lecicie bez sensu. Ten związek chemiczny jest nam bardzo potrzebny, a po pilota wyślemy drużynę ratunkową. Związek chemiczny? Skąd pan wie, że to związek chemiczny? Mówił pan, że nie wie, co tam jest. Brawo 2, po prostu dostarczcie mi przesyłkę. Nie mamy czasu na pierdoły w stylu nigdy nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Znacie moje współrzędne. Róbcie kurwa, co do was należy. No i co robimy? W mordę, niech ktoś coś powie! Cholera, nie wiem jak wy. Ale ja uważam, że pora ruszyć na ratunek szurniętemu lewakowi, bo jest moim przyjacielem. Hagar, pierwszy raz zupełnie się z tobą zgadzam. Więc wiecie, gdzie zabrali Flynn? No to jest mordeczki piękno tej gry, mimo po niektórych misji. To, jak widzicie, jest naprawdę super. Pewnie mamy się udać tam. Tak jest. Lecimy. Ja czym prędzej. Szkoda, że nie mam snajperki, bo bym sobie... bo bym naprawdę zaczął ściągać i to nieźle dosyć. Mam tak, ja wolę sobie rozpocząć wojnę i lecieć jak najszybciej, bo... no ile będzie ten odcinek trwał? Jezus Maria, tu jest jakiś gościu. Ostrzelam... A, dobra, dobra. Czyli co, bierzemy oczywiście snajpereczkę i lecimy, co? Co? Co jest? Jednak nie ta snajpera, czekajcie. Wezmę sobie inną. Ta snajperka tragiczna jest w sumie. Nie, to nie jest snajperka, to tą sobie wezmę snajperkę. A na pierwszą broń sobie wezmę na przykład właśnie to, co miałem. Tylko, że z granatnikiem, dobra. Ta snajperka jest git, nie? Dobra, pierwszy padł. Powykańczam sobie ich ze snajperki, wiecie? Dobra, nie dostał. Ale mam bardzo łatwą pozycję, teoretycznie. Gdzie on jest? Halo? Bo nie widzę nic, kurczę. No, ej, bez kitu, ale ja nic nie widzę. I to kompletnie... tam jest. Dobra, raczej dostał strzała. To już wiem. To już wiem, skąd tak dostawałem opiernicz. Znaczy ostrzał skąd tak. Ale mnie teraz wybił ham. A to ham jeden. Dobra. Pogadamy sobie inaczej, koleżko. No i już jesteś obity. No jakim cudem, ej, bez kitu. To jest normalnie chora misja, kurczę. Typuś dostaje. Typuś dostaje ostrzał solidny ze snajpereczki. No, pokaż się. Dobra, raczej już tego mordeczki nie przeżył ogólnie. To jest nie do przeżycia. Tylko nie wiem, skąd oni walą dalej. Dobra, tu jest jeden gościu. Tylko, że ten celownik fezlata ogólnie i... no jakim cudem ten gościu jeszcze nie zginął, ty, bez kitu. No nie, no ten gościu to jest jakaś kpina normalnie. On już leży, ta? Dobra, jeszcze nie leży raczej. Powoli schodzę, bo takie ściąganie wszystkich ze snajperki nie jest zbyt dobre. Biorę sobie... myślę, że to w dłoń i możemy lecieć, co? Myślę, że możemy powoli lecieć, bo swoje już chyba zrobiliśmy. Teoretycznie tak, możemy iść górą, da? Ale możemy iść dołem. No raczej tutaj drogi dołem nie widzę, a na górę nie wiem. Nie wiem, jak wygląda droga, ta droga akurat. A, tu jest po prostu wieża, okej. Czyli tutaj raczej nie idziemy. Panowie, w drugą stronę, zagapiłem się. No niestety nie wiedziałem, w jaki sposób zejść. O Jezu, gdzieś tam gościu jeszcze z RPGa wali, tylko nie wiem gdzie. Tam chyba coś jest, ta?
Nie wiem, zaraz się dowiemy, gdzie kto jeszcze jest. Czemu tam jakiś gościu jest po lewej? Skąd oni walą? Tu jest gościu. Dobra. Dobra, poszedł spać już raczej. Tam jest jakiś gościu chyba, zamknięty nasz tutaj chyba przyjaciel, bo mi się świeci teoretycznie tutaj. To co tu jest ciekawego? Bo tutaj coś mam. O, jest tu jakiś w ogóle żołnierz, kurczę. Nawet się tego nie spodziewałem, ej, bo tu jest jakiś typek jeszcze. No, spoko. Ogólnie to, powiem wam, ciężka ta misja jest. Czwarty już chyba raz próbuję to przejść tutaj, ten moment. Nie wiem skąd w ogóle wcześniej, no właśnie, ja nawet nie wiem skąd ja dostaję mordy. Ta misja to jest chyba jeszcze gorsza niż ta poprzednia, naprawdę wam powiem, że to jest jakiś koszmar totalny. Ja mówię, ten moment z tym żołnierzem dogrywam czwarty raz i ja naprawdę nie wiem co się w tej misji dzieje. Doszczętnie nie wiem co się dzieje w tej misji. Mam, dobra, jeszcze jakiś pojazd jedzie, dobra. Wszystko, kurczę. I patrzcie, ja nie wiem skąd ja w ogóle dostaję, nie? Dobra, sypie się wszystko. Super, super, naprawdę fajna misja, nie? Naprawdę, czemu w ogóle ja jestem takim targetem dużym? Tam gościa trzeba z wieżyczki ściągnąć. Jest zapisywanie, no kurczę. Mówię wam, ta gra jest tak, kurczę, ciężka, że ja normalnie nerwów do tej gry nie mam, nie? Ja nie wiem naprawdę, co w tej grze jest nie tak. I nie wiem, skąd oni w ogóle do mnie... Nie wiem, skąd oni w ogóle do mnie walą. No właśnie, powiedzcie mi, skąd oni do mnie strzelają? Skąd? Tutaj wieżyczka jest wolna. Tutaj nikogo w chacie nie ma. I powiedzcie mi, skąd oni walą? Tutaj jest nasz. Dobra, musimy jakoś to obejść. Powiem wam tyle. Bo inaczej to my nic tutaj nie zrobimy teoretycznie. Dobra, rzucę tutaj granata po prostu. Przejdę to inaczej, wiecie? Przejdę sobie swoim sposobem. Po prostu rozwalę ich w taki sposób. Dobra, mam to. I teoretycznie to tyle, tak? Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie, to już są moi. Chyba przeszliśmy najgorszy etap, czyli okopy. Te. Nie chodzi mi już dalej, że kurczę tutaj, bo tutaj pewnie jeszcze gorzej będzie. Ale bardziej mi właśnie chodziło o... O tamten etap, nie? Bo to jest jeszcze, wiecie. To jest jeszcze nic, ale... To co będzie dalej, to pewnie będzie, no właśnie, dobra. Pewnie zaraz zginiemy, oczywiście my dostaniemy, bo jesteśmy największym targetem. No oczywiście, dobra, ja się ukryję za ten kamień i nie wiem co to będzie. A nawet nie wiem skąd oni walą tak naprawdę. Czy oni walą z tych wież, czy... no nie wiem naprawdę. Tam jest jakiś gościu. Chyba już go uwaliłem. Ta broń naprawdę tak lata. A, bo ci żołnierze są jeszcze, ta? Dobra, tam już jest jakiś jeszcze jeden parobek i to wszystko. Nie powiem szczerze, że ta misja jest naprawdę bardzo ciężka. Tam jest jakiś gościu. Dobra, raczej już dostał. Chociaż dalej chyba nie. Czy ja ich widzę? Nie widzę gościa totalnie, nie? Bez kitu. Totalnie nie widzę typa. Totalnie nie widzę typa. Tam jest. Dobra, raczej już dostał. Chociaż teoretycznie pewnie jeszcze nie dostał. Nie, no oczywiście, że nie. Gościu dostaje strzała w głowę i jeszcze żyje, nie? No fajnie, fajnie. Fajnie się bawicie. Tu jest jakiś typ. Dobra, raczej już dostaje. Dobra, nara, typie. Bo mnie denerwujecie naprawdę. Nie wiem co dalej. Dobra, ja wam tam rzucę granata. I się bawcie, panowie, nie? Dobra, drzewo... O, chyba go zabiłem w ogóle. Dobra. Lecimy dalej, chyba że jeszcze coś ma tutaj do zaproponowania ta chora produkcja. A, tamtędy muszę iść, tak? Czy tu na górę, czy tą drogą? Bo ja nie mam pojęcia zielonego, nie? Czy ja mam iść tą drogą, czy... No chyba raczej nie tą... Tak jest, nie tą drogą. No bo wiecie, panowie, no tutaj jest 30 dróg. Teoretycznie to było chyba na tyle z obozu wroga, kurczę. Trochę, powiem wam, trochę będzie pocięty ten odcinek.
Ale tyle, co ja już faili tu zrobiłem w tym odcinku, nie wiem, naprawdę, to jest chyba naprawdę najgorsza misja, którą robiłem do tej pory, bo, znaczy dobra, Sangre del Toro było failowe, ale ta misja, to już jest istna przesada, mówię wam, przed chwilą się wpierdzieliłem gdzieś, nie wiem, w tą dziurę, normalnie myślałem, że tu jest przejście, nie, oczywiście nie ma żadnego przejścia. Lecimy do przodu, mam już dość normalnie tego Battlefielda, bo ja szczerze, miała to być najlepsza seria, ale jest to najbardziej tiltująca mnie seria, bo ja już naprawdę nerwów nie mam do tej gry. Jest to naprawdę fajna gierka, ale bardzo mnie denerwująca. Myślałem, że jesteś pacyfistą. Nawet Budda musiał czasem komuś dokopać. O, hej, dobra. Widzę, że macie wszystko pod kontrolą. Aha, coś dla ciebie. O kurde, ale czadowo, stary. Dostaniesz od nich raka. Nie mam pojęcia, jak chcecie się stąd wydostać. Ale w drodze tutaj mijaliśmy jakąś bazę. Pełno tam było śmigłowców, więc... Dobra, no to lecimy. Spójrz, kłady, dzięki! Czyli jeszcze musimy oczywiście gdzieś jechać. No jakby inaczej, mordeczki, jakby inaczej. No fajnie, fajny wątek, że musimy na kładach oczywiście jechać. Dopóki się ktoś oczywiście nie wywróci. Mordo, mógłbyś? No właśnie. Tak jak mówiłem, powiem wam szczerze, że chciałbym, kurczę, już tą serię jak najszybciej zakończyć, bo powiem wam szczerze, że mam normalnie dość tej gry i no pierwszy raz mam tak serię, że chcę ją jak najszybciej zakończyć. Na pewno tak z Fable na pewno nie było. Kurczę, mam powiem, Fable bym sobie dalej chciał przechodzić, a no niestety już nie mogę, bo skończyłem. Jakby było oczywiście więcej części na PC-ta, to bym na pewno je nagrał, a niestety nie ma. I tak jeszcze przechodząc do sedna sprawy, to nie wiem, nie mam pojęcia, co będzie następną serią. Może Nosferatu, może Call of Juarez, zobaczymy. Wiem, że od takich strzelanek typu COD, Battlefield będę chciał na kanale odpocząć długo. Ciężko wam powiem, czy jedzie, bo kurczę nic nie widzę przez ten dym. I zaraz naprawdę gdzieś się wrąbię. Bo kurczę, no przesadzają chłopaki. O, właśnie się. Wiedziałem, że zwalisz na maszynę. Czyli jednak dupa, czyli idziemy znaleźć działający helikopter. Że jestem od ciebie lepszy. Raczej padł. No co, po prostu lecimy, nie? Mam nadzieję, że... Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra, ja sobie przejdę tutaj za auto. Bo na ogół to... Wam powiem, że skąd oni walą? Właśnie nie wiem skąd. Dobra, przechodzimy za nimi, teoretycznie. Musimy tutaj przechodzić jakoś. No i właśnie... My oczywiście dostajemy jak najwięcej, nie? Dobra, no bierz drugą broń. Bo zaraz padnę, kurczę. No, powoli, panie, powoli. Musimy to przetrwać, bo... A, tu jest nasz, dobra. Te teksty są naprawdę... No, opisują całą grę. Dobra, raczej my dostajemy, a nie kto inny. Ale gościu raczej też już... Raczej z tego nie wyjdzie. No bo dostał z całej siły wektorem. Czy jak... Nie wiem, czy to jest wektor dokładnie. Chyba tak. Ale oczywiście... O, dobra, gościu dostał z granata. Nie jestem pewien, czy to... Czy to jest wektor, czy to nie jest wektor. Ale tak mi się zdaje, bo podobną broń Femta San Andreas w PUBG mam. Znaczy mam. Jest oczywiście. Tak mi się wydaje. Dobra, wysadźmy to wszystko. Chłopie, co ty mi tam strzelasz? No jak on nie zginął? Powiedzcie mi, jakim cudem on nie zginął.
Dobra, dobra, teraz, no teraz musi zginąć, nie? Teraz musi gryźć. No ja pierdzielę, jakim cudem, chłopie, ty przetrwałeś rzut granatem i tak dalej, no to jest, o nie, dobra. Gdzie tu jest jakiś czołg? Gdzie tu jest czołg? Ja pierniczę. Gdzie tu jest jakiś, jakaś skrzynia? A, on już padł. No i wszystko. Ej, to coś, coś się za szybko tutaj podziało. Ja tu teoretycznie nic nie zrobiłem. Nie wiem, co, coś tu się stało, ale jak widzicie, czołg niestety, no, rozwalony do końca. Zgliszcza normalnie. I co, ja pewnie mam iść tu na górę, ta? Tylko wejścia tutaj oczywiście nie ma. To którędy ja mam tu iść, teoretyk? Pewnie tam, gdzie czołg, tak? Dobra, jakoś tu się trzeba pewnie przejść. Jednak nie. Nie, no nie da tu się przejść. To jak ja mam tutaj teoretycznie rzecz biorąc przejść? Pewnie tędy, no dokładnie. Więc panowie, nadążajcie za mną. No, pewnie ja, nie? Tylko, że ja nie potrafię latać, kurczę. Tak jest. A dobra, o to chodzi, dobra. Dobra, o to chodzi oczywiście, no bez problemu. Myślałem, że będę musiał latać, co nie należy do moich ogólnie najlepszych kurczę talentów w grach. Już się co prawda troszeczkę nauczyłem latać na przykład w GTA 5, no ale no nie jest to szczyt moich umiejętności tak naprawdę. Ta, a tam jest śmigłowiec, a ja go rozwaliłem, ta? Okej, okay, czyli ja dalej muszę nawalać. O Jezus Mario, jakie wybuchy. Wybuchy, wszystko tu się dzieje normalnie. Czy coś tu jeszcze zostało? Czy jakiś gościu tu jeszcze został? Chyba raczej nie, więc teoretycznie rzecz biorąc, chyba możemy ruszać, tak? Chyba tak. Dobra, sobie tu oczywiście jeszcze rozwalę. No lubię to. Lubię takie rozwalanki. Pewnie. Gdzie? O nie, za dużo się tu podziało. Dobra, czyli jeszcze mam iść raczej do helki. Tak mi się zdaje. Nie, dobra. Tam już raczej nie musi, tam musimy gdzieś iść. Dobra, po helkę tam musimy iść. Dobra, lecimy panowie, lecimy, come on. Czyli musimy tam iść po śmigło. Oczywiście tu ktoś będzie, nie? Tak jak myślałem. Jest tu jakiś łachmyta, który rzeczywiście nie żyje. Dobra, tu jest jeszcze jeden gościu. No powiem wam tak, w tym etapie już jest ok. Wcześniej niestety było do dupy. A, na działku siedzimy, no. No mam nadzieję, że teoretycznie nic się aż tak nie będzie działo. Spotkanie z Aguirrem, no fajny Aguirre, naprawdę. Przez 30 min, przez cały odcinek to ja tyle nerwów zżarłem, czy chyba w Sangre del Toro tyle nie zżarłem. Nie wiem, tak naprawdę w Sangre del Toro chyba najwięcej nerwów zjadłem. Niestety, no, tak to jest. Nie mam na... kłady. To nieźle. Oczywiście, tak jak mówię, jeszcze dwa odcinki. Następna misja, nie pamiętam jaka, niestety. Nie pamiętam, jak się nazywała. Jak oni to przetrwali, teoretyk. Dobra. Tak jak wam mówię, że jesteśmy na ukończeniu tej serii, jeszcze dwa odcinki, później chyba zrobię tydzień przerwy od filmów, ale jeszcze zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie z seriami, tak jak mówię, tydzień przerwy. Zobaczę jeszcze, czy tydzień przerwy będę robił, czy nie. Nie mam pojęcia, wiecie? Dobra, po śmigle nawalam, raczej ono powinno paść. No kurczę, jak ono nie pada? Dobra, padł śmigowiec. Tak jak mówię, to... A, tu są, dobra, lecimy. Tak jak wam mówię, teoretycznie możliwe, że tydzień przerwy zrobię od serii. Jeszcze nie wiem, bo... No wiecie, no... mój kanał musi być aktywny, nie? Jest coraz w sumie lepiej z aktywnością, cieszy mnie to, więc mam nadzieję, że będziemy dalej do tego dążyli, a ja muszę oczywiście wymyślić nowe serie, no wiadomo. Gniew Malachiego i Call of Juarez Gunslinger, takie dwie najbardziej wybierane gry w ostatnim czasie. Ja tu nikogo nie widzę, tu są, dobra. Call of Juarez i Nosferatu Gniew Malachiego,
Dalej zobaczymy, co to będzie. Bo jeszcze teoretycznie drugą grę muszę wybrać. A jaka gra będzie? No właśnie. Tutaj się zastanawiam, czy właśnie Call of Juarez, czy nie Call of Juarez. Co? Mówię, Call of Juarez, nie w Malachiego, bądź... czekajcie, co ja tam jeszcze wymieniałem? Co tutaj tak we mnie wali? Ja tutaj z RPGami stoją dwóch gości. Ej, bo nie możemy paść, kurczę, bo nam pasek przecież tutaj pada. Halo, bo mamy 70%, tylko no mam nadzieję, że to przejdziemy, bo... No nie chcę, naprawdę, nie chcę tej misji zawalić, a ona jest naprawdę ważna. I to jest prawdopodobnie jeden z ostatnich, no jeszcze dwa odcinki zostały, tak jak mówiłem, i kończymy tą serię. I tak jak wam mówiłem, to oczywiście zobaczymy jeszcze, co będzie, no jedną, dwie gry muszę wybrać, nie? Dwie ważne gry i zobaczymy, co dalej będzie. O, jeszcze, kurczę, no kończmy to, bo naprawdę, no ta misja to mi naprawdę, no mam dość tej misji, no mam dość kompletnie tej misji, nie? Dobra, mamy w ogóle tu jakiś śmigłowiec, muszę to rozwalić czym prędzej, ty. Jak ja mam to rozwalić, kurczę, ty, bez kitu. A co do tych dwóch serii, to mówiłem, Nosferatu, Gniew Malachiego i druga seria jest kompletną niewiadomą. Możliwe, że Call of Juarez, ale jeszcze się zastanawiam nad jakimś RPG-iem fajnym, ale to takim mówię, konkretnym. Jakiś konkretny RPG, no... Zastanawiam się nad Divinity 2 Jego Draconis, zastanawiam się nad Two Worlds'em, takie gry, które przechodziłem. Bo na razie Gothica mam dość ogólnie. Długo raczej nie zobaczycie Gothica. Znaczy, powiem tak, jak wyjdzie jakaś fajna modyfikacja, bądź jest jakaś fajna modyfikacja, oczywiście możecie mi napisać. Powiem tak, nagrywam już ten odcinek z 40 minut i mam kompletnie dość. Spotkanie... Oto pańskie gówno. A teraz niech nam pan powie, co się dzieje. To wy mi powiedzcie. To było oszustwo? Mój przyjaciel to bardzo oddany sprawie człowiek. Przez całe lata rywalizowaliśmy ze sobą, pracując nad tą bronią. Ale to już przeszłość. Dlaczego? Bo mnie okłamano. Kto? Kto pana okłamał? Kto mnie okłamał? Właśnie. Jakie to ma znaczenie? Pogrzebałem trochę na pański temat. I na nic ciekawego nie trafiłem. Aż tu nagle usłyszał pan nazwisko Thomas Wyatt. I on miał syna Jamesa, mniej więcej w pańskim wieku. Proszę mi przerwać, jeśli się mylę. Pański ojciec to komandos Thomas Wyatt. Kiedy dowiedział się pan, że rząd posłał go na pewną śmierć, wpadł pan w szał. To właśnie rząd pana okłamał, zgadza się? Ja to wszystko puściłem w niepamięć. Do czasu, aż pewnego dnia wyczytałem gdzieś, że oni wiedzieli o tej broni. Dlatego właśnie trzeba zniszczyć ten kraj. Całkiem ci odwaliło. Nie możesz wymordować całego narodu dla zemsty. No fakt, nie mogę. Ale on może. To prawda. To piekielny jeździe, co znaczy negocjacje nie wypaliły, no? Dajcie się kiedy, bo jak armę robi się dobrze. Więc panowie, ruchy! Trzeba ocalić świat! Aha, Hagar! Dzięki za fajki, blachu! Więc to by było na tyle, tak ja się z wami żegnam, do następnej, hejo, pa, cześć, na razie.